W ostatnich dniach powrócił temat ewentualnej walki Artura Szpilki z Krzysztofem Włodarczykiem. Póki co jednak nie wydaje się, by w obecnej konfiguracji sportowej i przy funkcjonującym modelu finansowania pojedynków do starcia Szpili z Diablo udało się doprowadzić. Obaj pięściarze deklarują co prawda, że gotowi są skrzyżować rękawice, ale nie jest tajemnicą, iż oczekują w zamian naprawdę potężnych, jak na polskie warunki gaż. Włodarczyk i Szpilka związani są kontraktem z grupą Knockout Promotions, której galę pokazuje telewizja TVP Sport. TVP Sport jako nadawca publiczny nie może transmitować imprez sportowych w systemie pay-per-view, a tylko taki sposób finansowania wydaje się być gwarantem rentowności takiego przedsięwzięcia jak starcie Włodarczyk-Szpilka. A ile dokładnie Diablo i Szpila chcieliby dostać za swój pojedynek? Dokładne kwoty nie padły, ale Włodarczyk w rozmowie z Interią oznajmił, że interesują go setki tysięcy złotych. Dopytany, czy w puli takiej walki, licząc obie wypłaty, szacunkowo mogłaby się znaleźć kwota pomiędzy 1 200 000 a 1,5 miliona złotych, odparł: być może właśnie takie pieniądze. Na razie Włodarczyka czeka jednak zaplanowany na 30 listopada w Zakopanem bój z Taylorem Mabiką. Zwycięstwo może otworzyć przed zawodnikiem Knockout Promotions drogę do pojedynku o wakujący pas WBC kategorii junior ciężkiej z Ilungą Makabu. Ekipa Diablo zakłada oczywiście, że konfrontacja z Mabiką zakończy się wygraną, więc zaczęto już wstępne przygotowania do wyprawy do Demokratycznej Republiki Konga, gdzie miałoby dojść do mistrzowskiego starcia z Makabu. Według promotora Andrzeja Wasilewskiego możliwy termin tej walki to marzec 2020 roku. Jeśli prognozy szefa Knockout Promotions dotyczące przyszłości Włodarczyka się sprawdzą, to polskich kibiców boksu czekają naprawdę arcyciekawe miesiące. Bo prawdopodobnie 29 lutego w Chicago opas IBF wagi średniej z Gennadijem Golovkinem zaboksuje Kamil Szeremeta, a wielką szansę na pojedynek o wakujący pas WBO kategorii junior ciężkiej ma Krzysztof Głowacki.